Witam, dzisiaj nawet chcę pokazać moje ulubione miejsca, w których poluję na aligatory na grze Call of the Wild na Mississippi Preserve, tak? A jeżeli chodzi o polowanie na aligatory, jest z jednej strony dosyć ciężko, ponieważ nawet perfekcyjny strzał w płuca zajmuje około minuty, zanim dla naszego aligatora zacznie schodzić życie w dół. Czyli on ma bardzo dużo czasu, żeby wbiec w wodę i popłynąć głęboko. W tym czasie oczywiście tracimy naszego aligatora przeważnie. Nie zawsze. Czasami te aligatory nawet z głębokiej wody wypłyną na wierzch. Zajmuje to bardzo długo. Zauważyłem to przez przypadek, bo pewnego razu postrzeliłem taka aligatora. Popłynął głęboko. No, musiałem iść z psami na podwórko. Wróciłem i aligator przy mnie pływał. Także no, jest szansa. Jeżeli podstrzelisz diamenta, powiedzmy, zostaw grę na jakieś 10-15 minut, zaczekaj, zobacz. Może do ciebie aligator przypłynie. Ale to jest rzadko. Także okej, pokażę dla was moje ulubione sposoby na polowanie, miejsca, gdzie lubię polować na aligatory. Z tego powodu, że jest bardzo dużo płytkiej wody i w tych trzech też miejscach często są bardzo duże aligatory. Jedne z tych miejsc zdobyłem tam diamenta, no i często mam złota dobre, dosyć wysokie. Miejsca, o których rozmawiam, to są odbicia od rzeki, takie jak widzicie tutaj, powiedzmy te miejsce, gdzie jest odbicie od rzeki i cała ta woda tutaj będzie dosyć płytka. W tym miejscu aligatory mogą zanurkować, ale tak czy inaczej nie nurkują głęboko, zawsze wypływają. Następne miejsce jest tutaj. Jest bardzo, bardzo płytka woda. W każdym miejscu, w którym aligator może biegać, jest na wierzchu wody. Także nie ma nawet miejsca, gdzie zanurkować. W tym miejscu właśnie zdobyłem mego diamenta. I trzecia strefa jest tutaj. Długie takie odbicie tej rzeki. W tych trzech miejscach zawsze mam bardzo dobre rezultaty, jeżeli chodzi o polowanie na aligatory. I dużo też ładnych okazów tam jest. Także zaczniemy tutaj od północy. I będziemy szli do góry mapy, tak? Zobaczmy, co tutaj pływa. Jeżeli chodzi o strzały, najwięcej rezultatów dobrych mam z strzeleniem pierwszą w kark i drugi strzał w płuca. Bardzo, bardzo często aligator szybko umiera. Jeżeli chodzi o strzelanie w mózg, nie jest to najbardziej efektywny sposób, ponieważ często, nawet jeżeli miałeś bardzo dobrze strzelone prosto w mózg, gra nie zalicza tego jako strzał w mózg. Nie wiem, czy to jest jakiś glitch teraz, czy co się dzieje, no ale bardzo często mam niezaliczone strzały w mózg, także przestałem strzelać w mózg. Broń, którą używam, to używam FL Sporter 303. Bardzo, bardzo dobra broń. Amunicję oczywiście używam twardą. Jak widzicie, od klasy 4 do 8, aligatory klasa 6, czyli w środku tej akurat amunicji wpadają. Także na aligatory bardzo, bardzo dobra broń ta jest. Oczywiście, jeżeli uda ci się do aligatora blisko podkradnąć, łuki są bardzo, bardzo dobre, nie do pobicia. Tylko niestety zauważyłem, że do aligatorów czasami ciężko jest podkradnąć się.
Godzina, jeżeli chodzi o godzinę, jest. Zaczynam zawsze o 6 nad ranem. Przeważnie wszystkie polowania, jakie robię, to zawsze na 6 nad rano ustawiam. Oczywiście zależy też od mapy. No ale na przeciętnej mapie 6 nad ranem to jest wschód albo zaraz po wschodzie słońca, tak? Czyli zwierzęta przeważnie są na ruchu. Na razie nie widzimy tutaj żadnego aligatora. Oczywiście optymalnie naszego aligatora chcemy postrzelić na lądzie. Ale tak jak mówię, tutaj w tej strefie nie ma problemu postrzelania go w wodzie, ponieważ nie ma za głęboko gdzie zanurkować. Ok, mamy tutaj jednego gościa, który biegnie już. I teraz tak, strzał mniej więcej w kark i w płuca. I zaraz powinien wypłynąć. Jak widzicie, życie mu idzie do dołu, powoli. I zaraz powinien być martwy. Okay. Także dzięki temu, że mamy tutaj płytką wodę, one nie są w stanie zanurkować głęboko. Czyli mamy o wiele większy... o wiele większe okno, w którym możemy w te aligatory strzelać i nie musimy się obawiać, że one nam znikną. Szczególnie no, jeżeli miałbyś diamenta, może to być no, dobijające trochę, tak? A nie powiem, że straciłem diamenta, tak? Ale straciłem tak może 5-6 mythical, czyli 8 poziom. Wysokie, wysokie złota, tak? Nie jest to za bardzo przyjemne uczucie. Ok, podnieśmy naszego ligatora. Tam mamy następnego na... Okej. Do tyłu trochę te strzały poszły. No ale ok, zabiłem go. Nie były optymalne. Mamy tutaj jednego gdzieś. Następny jest tam. Będziemy szli na północ. Do następnego naszego miejsca. O, jest, jest, jest. Jeden strzał. Drugi. Mythical, ok. Tak jak widzicie, tutaj mamy w tym miejscu akurat jest tak, że one przy nas muszą przebiegać. Jeżeli chodzi o ich bieganie, to są bardzo, bardzo szybkie. Przepraszam. Następna rzecz. Bardzo, bardzo, bardzo powoli one pływają, te aligatory, tak? Mamy następnego. Nie przeładowałem. Shit.
Ten może nam uciec chyba. Miałem złotego aligatora, tego co podniosłem. No niestety przez przypadek go podniosłem. Mam ten sam przycisk na podnoszenie, co na trzymanie oddechu. Tam następny mamy aligator. W tym miejscu ich pełno jest. Ale mamy już dużo hunting pressure, także zostawimy te aligatory, pójdziemy dalej na północ. Bo nie chcę wykasować moich stref tutaj. A następny aligator wygląda na to, że będzie wykasowana strefa. Także jeżeli w takich miejscach polujecie, to nie musicie się przejmować o to, żeby strzelać w aligatora na lądzie. Tak czy inaczej na lądzie, jeżeli go postrzelisz, jedynie jeżeli w mózg, kręgosłup lub w serce prosto, on ma dalej czas wbiec do wody i zanurkować głęboko. Miałem jednego aligatora mythical, ósemkę, którego postrzeliłem dwa razy w płuca i zanim życie zaczęło mu do dołu opadać, zajęło ponad minutę. Także, no... Nie jest to najłatwiejsze, tak? Jeżeli chodzi o takie strzały. W miejscach, gdzie te aligatory mogą zanurkować. Tutaj już chyba żadnego aligatora nie znajdziemy. W takich wysokich trawach przeważnie jeżeli jest jakiś, to jedynie go znajduje tylko wtedy, kiedy on zacznie biegać. Także tutaj nigdy się nie skradam. A jedna rzecz, co mam nadzieję, że zrobią w przyszłości. Mam nadzieję, że zrobią te aligatory bardziej agresywne. Ponieważ moim zdaniem one nie są wystarczająco agresywne. Tutaj wygląda to miejsce też ciekawo. Przyjść trzeba będzie. Moim zdaniem za często te aligatory uciekają zamiast ciebie atakują. Inne zwierzęta mnie nie interesują. Na razie dzisiaj polujemy tylko na aligatory. Ekskluzywnie aligatory. Małym jeziorku chyba żadnego nie będzie. Nie pamiętam tutaj, żebym nawet jednego aligatora jakiegoś znalazł. Ale tam zawsze mam bardzo dobre okazy. Thank you.
mamy świnie, a nie będziemy w świnie strzelać, ponieważ jesteśmy za blisko do tamtej następnej wody, gdzie będą nasze aligatory. Tutaj mam trochę ciśnienia już zrobionego, także może jednego albo dwa aligatory tylko w tym miejscu zastrzelimy. Mamy go. Okej. Przeważnie lubię przyjść stąd i iść w tą stronę. Dzisiaj próbujemy coś nowego. Także tu mamy siódemkę. Piątka. Troszkę się skradnijmy bliżej. To nie jest to okropny strzał, ale trochę za daleko jesteśmy. Przeważnie, jeżeli mogę, to lubię strzelać w nich około 160-170 yardów. I pomimo, że tutaj woda jest płytka, w niektórych miejscach te aligatory potrafią się, nie wiem, czy one się sponują, czy są małe może takie miejsca, w których mogą głębiej zanurkować, ponieważ jeżeli tego aligatora postrzelę, szanse są, że z lewej strony zaczną biegnąć następne aligatory do głębokiej wody. Zaraz zobaczymy, jak to będzie działało. Zerknijmy tylko, czy nie mamy jakiegoś mythical. Nie. Okej. Tak, tak, zaraz cię poczęstuję. Zostawmy to. No, powinien zaraz umrzeć. Już jest martwy, okej. Możemy jeszcze jednego aligatora postrzelić. Bezpiecznie. Ok, przejdźmy tutaj do tego drzewa i zobaczmy, co jest na rzece. Jeżeli chodzi o strzały na rzece, są bardziej... większe szanse, że aligator nam ucieknie, oczywiście. Ale miałem dosyć dobre tutaj rezultaty. Właściwie podnieśmy naszego aligatora pierwszy. Tym razem tutaj nie było ich dużo. Mamy szósteczkę.
I poza tą szóstką na razie nic tutaj nie widać więcej. Wygląda na to, że dwa strzały były dobre. Okej. Pierwszy strzał był w kręgosłup, kark i obydwa płuca. Obydwa płuca. Super. Złoto. Okej. Zobaczmy, czy jeszcze coś tutaj ciekawego znajdziemy. Jeżeli nie, pójdziemy w nasze następne miejsce. O, 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 ten kolega jest dobry. Okej. Damy mu. On najprawdopodobniej popłynie tam. To będziemy się do niego skradać. Damy mu szansę na bardziej płytkie miejsce wyjść. Po to, żeby nam nie uciekł. To będzie ostatni alligator, którego tutaj zastrzelimy, ponieważ za wysokie ciśnienie będziemy mieli. Okej, on się zawraca. To dobra, to tutaj będziemy go strzelać teraz. Trochę za wysoko ten drugi strzał. Okej, ale jest nasz. Drugi strzał trochę strzaniłem, za wysoko go dałem. Pójdziemy teraz tutaj w tą strefę polować. Tamten aligator się nie chowa jeszcze? Mic off. Thank you.
Mike on. Okej, jestem z powrotem, sorry. Żona moja dzwoniła. Ten strzał był perfekcyjny. Prosto w kark. I od razu aligator jest martwy, tak? Do tego... Czy chcę do niego się wrócić? Okej, weźmiemy go. On chyba 300 metrów jest, nie 200. A, ten drugi strzał był w ogon. Niedobry. Trochę schrzaniłem sprawę z tym aligatorem. Nie był on taki duży, także na niego nie będę długo czekał. Zobaczę zaraz, może na wierzch wypłynie szybko. To jeszcze raz go strzelimy. Nie. Okej, idziemy do przodu. Nie były to dobre strzały, jeżeli chodzi o tego aligatora. Ale mamy następnego. Okej. Szóstka. Biegniemy tutaj w krzakach, się schowamy. Tutaj ta woda jest troszkę głębsza, ale nie jest na tyle głęboka, żeby te aligatory mogły schować się i nie wypłynąć dla nas. Okej. On wie, że my tu jesteśmy, ale to nie jest duży problem. Tam jest szóstka. Ten. Czwórka. To oczywiście weźmiemy szóstkę pierwszą. Okej, wypłynął. Następna rzecz, jak widzieliście, on wyskoczył na powierzchnię, ale jest teraz taki, nie wiem, czy to specjalnie robione, czy glitch, ale jeżeli są zwłoki zwierząt na tej mapie dalej niż chyba 100 metrów, 100 yardów, nie pokazują się nam. Także nie widzisz nawet, że ten aligator do ciebie płynie już. No ale oczywiście widzieliśmy, że on płynie, także zaraz go będziemy tutaj mieli. Zaczekajmy na to czwórkę. There you go. Oh, teraz widzicie, się pokazuje. Chyba mu w kark nie trafiliśmy dobrze. Mógł być bliżej niż myślałem, ale okej. Teraz zaczekamy na niego. Mamy następnego. Bardzo ładnie, siódemka. Teraz jak mamy aligatory na Mississippi,
To mam nadzieję, że do Afryki albo na starą mapę, albo nową mapę nam zrobią z aligatorami. Krokodylami, tak? Byłoby bardzo, bardzo ładnie. Bardzo ciekawe. O, ten strzał był perfekcyjny. Prosto w kark. Tamten kolega nie chce nam wypływać. Damy mu trochę pooddychać dla tej czwórki, a pójdziemy tą siódemkę spróbujemy złapać. Tego miejsca może strzelimy. Albo może z tego drzewa. Okej. Nie. Za głęboka woda. To jest trochę daleki strzał. Ale możemy go zrobić. Dałoby się kucnąć, ale woda jest za głęboka. Okej. Przypłynie do nas? Widziałem, był martwy, także będzie już do nas płynął. W międzyczasie zobaczmy coś nowego, czy nie znajdziemy. Ta czwórka dalej trzyma się pod wodą. Nie myślę, że on zmarł, ponieważ nie mamy tak aż wysokiego ciśnienia, żeby cztery aligatory były martwe. No ale okej, zaczekajmy na te zwłoki, żeby do nas dopłynęły i pójdziemy dalej. W międzyczasie... Jest. Piątka. Okej. Wysoko? Czasami te strzały nie rejestrują się tak jak powinny. On był 200 metrów dalej. No ale okej. Tego kolegę już prawie mamy. Zerknijmy, ile mam pieniędzy. 37 tysięcy, a czyli mogę kupić dwa namioty. Może kupię dwa namioty i postawię sobie w miejscach tak, żeby szybko sobie skakać pomiędzy strefami aligatorów. To była siódemka, tak? Mi się zdaje. Tak, złoto siódemka, oliwka. Dwa płuca i kręgosłup. No i jak widzicie, kręgosłup więcej zabrał mu życia niż płuca. Ale okej.
ten kolega nie wypłynie. Okej. Pójdziemy, zobaczymy jeszcze tutaj, czy coś znajdziemy. I na tym zakończymy dzisiejszy film. Ale jak widzicie, no, polowanie na aligatory w tych miejscach jest dosyć łatwe, ponieważ nawet jeżeli nie strzelisz perfekcyjnie, żeby go momentalnie zabić, jesteś w stanie go jeszcze zdobyć. Ponieważ nie mają tutaj one tak głębokiej wody, żeby... Okej, mamy kolegę. Żeby się chować, tak? I stracić ich. Okej, syczysz. Podejdziemy do tego drzewa. Możemy stąd strzelić. Nie wyglądał na najlepszy strzał. Drugi strzał w ogóle chyba się nie zarejestrował. Czasami pod wodą, jak tak są, uderzysz w nich, czasami nie. Okej, ciśnienia nie idzie do góry, także... Wygląda na to, że strzały były niedobre. Tu moglibyśmy przy tym drzewie jakimś zatrzymać się i czekać na niego, ale on nie był taki duży, żeby warto było na niego czas marnować. Także pójdziemy, zobaczymy, czy coś tutaj innego jeszcze jest. Okej, pies nasz czuje jakiegoś aligatora niedaleko do mnie. Tej trawie go nigdy nie zauważymy, zanim nie będzie biec. Okej. Coś jeszcze tutaj będziemy mieli, czy nie? Chyba nie. Okej, to na tym zakończymy. Zobaczmy, ile znaleźliśmy dzisiaj aligatorów w tej grze. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aligatorów. Największy był tutaj 453. To musiało być blisko do diamenta chyba już. No ale jak widzicie, mamy bardzo łatwy sposób teraz na polowanie na aligatory. Pokażę dla was jeszcze, zanim pójdziemy, mego diamenta, którego zdobyłem. I na tym dzisiaj zakończymy. A jeżeli was interesuje miejsce, w którym bardzo łatwo i szybko pieniądze zarabiać, powiedzcie dla mnie. Mam
park, w którym można zdobyć dosyć dużo pieniędzy dosyć szybko. Ten o aligatorek to jest właśnie mój pierwszy diament. Bardzo, bardzo... zadowolony byłem z tego strzału. Postrzeliłem go chyba z 80 czy 90 metrów. Była piękna bestia. Ale okej, ziomy. Będę na tym kończył. Dzięki za oglądanie. Jeżeli macie inne jakieś sposoby na polowanie na aligatory, powiedzcie dla mnie, wy jak to lubicie robić. Do zobaczenia w następnym. Na razie.